Hej, cześć, siemanko, z tej strony Wkurwiony, witam was w kolejnym sparingu klanowym. Tym razem wielkie starcie gigantów. Kolejny raz będzie dzisiaj walczyła Valhalla. Będzie walczyła z Dotsami, z trzecim klanem w Polsce, jeśli chodzi o ranking. I to nie będzie dzisiaj 3 na 3, dzisiaj będzie 5 na 5. Ja już karteczki mam przygotowane, mam już wszystko przygotowane, mam wziąć tylko sięgnąć ręką, żeby nie przedłużać tego odcinka. Ponieważ będzie to taki dłuższy odcinek, także weźcie sobie coś do picia, siadnijcie sobie. No i co? Ja już ogólnie zaczynam losować. Jest 5 osób z Valhalli i jest 5 osób z Dotsów. Ja oczywiście obu klanom życzę powodzenia, niech wygra najlepszy. A o co grają? Oczywiście grają o zmianę opisu. Jeśli Dotsy wygrają, Valhalla stawia taki opis. A jeśli Valhalla wygra, to Dotsy stawiają taki opis. Ale dobra, przechodzimy już ogólnie do losowania. Ja tutaj mam karteczki przygotowane na szybkości, ponieważ jest dość późna godzina już. Już. Pierwsze mamy Loki. I teraz drugi pojemniczek, żeby nie było. Z kim będzie grał Loki? Loki będzie grał z Michałem, tak, z Michałem. Karteczki, ja wolę karteczki niż tam żaden program. Następna osoba, tak na szybkości. To będzie walczył Jugot z Valhalli. I z kim się zmierzy? Na szybkości. Wymieszaliśmy. Życzę oczywiście wszystkim powodzenia z Olkiem. Tak, Olek. To jest następny, znów Valhalla. Ja tutaj mieszam. Także Valhalla to będzie, Domitor będzie walczył z Valhalli. Zapomniałem wcześniej zrobić zdjęcia z tymi karteczkami, ale wziąłem szybko, kurczę, pomnąłem, bo mi się też śpieszyło. I z Dotsów, kto to będzie? Gandalf. Szary Gandalf będzie walczył. O, ktoś tu jeszcze, dobra, z Valhalli następna osoba to jest Deusowy. Znów Deus z Valhalli będzie walczył. Valhalla troszkę swój skład zmieniła. Wiadomo, warto trenować z Jasiokiem. Jasiok. Dobra, ostatnie karteczki. To będzie walczył Terminator. Dzisiaj Adriana nie ma na sparingu. Walczy za niego Terminator. No i ostatnia osoba, kto to był z Dotsu, zapomniałem w sumie już, ale już wiem. Kapitan Vanti, czy kapitan, nie wiem czy dobrze czytam, kapitan Vanti, dobra, ja tutaj piszę chłopakom już składy. No i zaczynamy, pierwsze starcie, Michał versus Loki. Zobaczymy jak im pójdzie, jest 21 oglądających. Proszę państwa, co to będzie, lepiej jest tak stanąć właśnie po drugiej stronie, bardziej pokomentować niż walczyć i na tych sparingach możecie się nauczyć naprawdę fajnych deków, ponieważ każdy gracz tutaj zabiera swój konkretny dek, na którym na co dzień walczy, na grande, na klasikach. No i zobaczmy w sumie sami. Loki zaczyna Ice Golemem i Michał w sumie tak samo, też muszkieterka i od razu Graveyard od strony Michała. Loki wyrzuca Barbariany, mrozi go tutaj i już jego wieża dostaje po dupie dość mocno. Ta muszkieterka jeszcze obija muszkieterkę Lokiego, jest Tombstone do obrony. No i będzie miał problem Loki, nie przedostanie się już tymi barbariankami. Nie udało się mu, Mega Minion, ale on tutaj już nic nie zrobi, są tylko i wyłącznie szkieletony zostały. No i tak, znów muszkieterka, już tutaj chłopaki odkryli po 6 kart. I muszkieterka znów idzie, znów będzie tak, właśnie, znów będzie próbował tym graveyardem. Loki się broni. Ciekawy pojedynek, naprawdę pojedynek gigantów, jeśli chodzi o klany, jeśli chodzi o Valhalla, jeśli chodzi o Dotsy. No to są dwa najpotężniejsze klany w Polsce. Elite Barbarianki i Fireball. No, mógł troszkę lepiej rzucić. Jest Freeze od strony Michała. Michał się będzie bronić. Tak, ładnie się obronił i ma naprawdę teraz w tym momencie bardzo ogromną przewagę już Michał. Jeszcze jest 12 sekund do podwójnego eliksiru. I znów
Loki zaczyna mega minionem, czym teraz wyskoczy, a jeszcze tutaj jest kolektor od strony Lokiego. Jeszcze nie odkrył jednej karty, w sumie Michał też. I znów muszkieterka do obrony. Naprawdę muszkieterka jest świetną kartą do obrony. Można sobie... właśnie. I Ice Golemem go tutaj przyciął. Kanon, ale muszkieterka będzie biła. Jest zamroził tutaj Freezem Graveyard. I niestety nie uda się tutaj nic, ponieważ Loki wyrzucił. Ale muszkieterka dobija główną wieżę. Coś mi się wydaje, że będzie 1-0 dla Dotsów już. Zobaczymy, jak to pójdzie dalej. Muszkieterka akcji. Jeszcze Loki próbuje. Jeszcze 2830 na wieży, ale teraz już Michał tylko i wyłącznie będzie się bronić. No niestety nie ugra tymi barbariankami. Kurczę. Pamiętajcie, jest tylko po jednej walce mają chłopaki. Takie same reguły jak w przypadku, gdy graliśmy Grambolubie versus Valhalla. Takie same są. I 1-0 dla Dotsów. Dobra, mamy już drugą walkę. YouGods z Valhalli i Olek z Dotsów. Na razie Dotsy prowadzą 1-0. Oj, będzie bardzo ciężki sparring. Olek zaczyna na spokojnie kolektorem. Tutaj już YouGods podstawił Farnace'a. Jestem ciekaw, co będzie miał za deck. Już wiem, jaki to będzie miał deck. To jest teraz najbardziej popularny deck, jeśli chodzi o Grande Challenge, czyli goblinki, princeska, horda minionów i co najważniejsze, lustro. Zobaczymy, jak sobie poradzi, czy zdoła odrobić straty, jeśli chodzi o Valhalla, czy YouGodsowi się uda. Tak, jeszcze armia szkieletonów, są princeski i niestety nie przedostanie się tutaj Olek do wieży. Na razie YouGods ma przewagę, zapowiada się ciekawie, znów będzie 30 oglądających. To jest, słuchajcie, to jest starcie naprawdę bardzo ogromne, jeśli chodzi o same te dwa klany. Goblin Barrel 1796, już go tutaj ładnie obtuk. Jeszcze mają dwie karty do pokazania, co tam się kryje. W sumie już wiem, co ma YouGods. Jeszcze nie wiem, co ma Olek, co on tam ma przygotowane. Ja myślę, że w tym deku... Aj kurczę, mógłbym powiedzieć, że będzie Graveyard, ale jest Golem. Jak sobie teraz poradzi? W sumie Golem jest nawet dobrą kontrą na ten deck, ale zobaczymy, czy Olek ma naprawdę w dobrym stopniu opanowany tą taktykę właśnie Golemem. Zobaczmy Graveyard. Tak, tam jest Princeska i niestety Armia Szkieletonów. W tym momencie Zap, może troszkę nawet za późno. Kolejna Armia Szkieletonów. I ten Golem, no, dojdzie. Jeszcze muszkieterka jest, ale horda minionów tu niestety załatwia. 1800, no, Olek coraz bliżej, żeby dorównać tutaj YouGodsowi. Mega minion i niestety horda szybko, tak. Teraz już YouGods wie, że musi grać tylko i wyłącznie spele, goblin, bronić się. W tym momencie jeszcze elitarne barbariany, czy one dolecą? Niestety, znów lustro. O kurczę, zapowiada się ciekawie, 998, 733, no, jeszcze tutaj nie jest nic przesądzone, jeszcze jest 20 sekund, Goblin Barrel, Zap, 465, czy się uda Olkowi, ma bardzo dobry deck, ma Golema, ma Graveyarda, już nie wyrzuci tego Golema, wyłącznie może wyrzucić w tym momencie Graveyarda, jeszcze te Elite Barbarianki, ale jest piecyk i... YouGods. Brawo. Graty dla Valhalli. 1-1. No, zapowiada się naprawdę ciężki sparring. Ciężki. I teraz kolejne starcie. Domitor z Valhalli na Gandalfa z Dotsów. Ja myślę, że Domitor będzie miał bardzo podobny deck do Adriana, ponieważ gra na co dzień tym deckiem na Grande. Spójrzmy, jest Goblin Barrel, tak? Chyba, że będzie miał podobny deck do YouGodsa. Od siebie z klanu, czym tutaj Gandalf zaczął, Ice Golemem, Princeska, może być naprawdę podobnie. Nie. Domitor tutaj będzie używał Hoga. Tak mi się wydaje, tak myślę. Ma wyćwiczony ten deck do perfekcji, też ma naprawdę bardzo dużo kart wziętych.
No i Ice Golem, Elite Barbarianki, czy one dolecą, czy jeszcze Hawk uderzy? Uderzył. Uderzy jeszcze drugi raz, 1654. I Hawk vs Hawk, zapowiada się ciekawie. Armia Szkieletonów. Jest tutaj Lok, odepchnął troszkę te elitarne barbarianki. Minionki, czy one dolecą? No, nie udało się mu, ale troszkę mu obtukł z początku tą bazę Gandalf. Zobaczymy, co Gandalf wyczaruje. Archerki znów od strony Gandalfa. Domitorz ma wszystkie karty. Tak, to jest właśnie ten deck, który mogliście ostatnio zobaczyć na sparingu. Chłopaki mają te same deki. I oj kurczę, teraz może mieć problemy Domitor, bo tutaj Gandalf poszedł ostro. 867, 1584 na wieży Gandalfa, ale Goblin Barrel. Są archerki już, jeszcze tutaj princeska, ale może ona nie będzie aż taka kluczowa tutaj w tym ataku, jeśli chodzi o tą wieżę, że ona atakuje. Ale zobaczymy, bo naprawdę Gandalf przycisnął jeszcze raz. Wyrzuca Hog Ridera Domitor i dosłownie ma pusto pod wieżą. Pusto. No i niestety jedna baza, jedna wieża już pękła. Jeszcze nie jest nic straconego. Gandalf jeszcze da rady. Tak, jeszcze ma tam 867, ale jeszcze ma Domitor Inferno, które za chwilę właśnie wyrzuci. Ściągnął Ice Golemem te elite barbarianki, żeby nie poleciały na Inferno. W tym momencie poleciały na Inferno, ale znajdują się po złej stronie. W sumie nawet gdyby, to poleciałyby w stronę princeski. 34 sekundy. Jeszcze tutaj Domitor chce chyba drugą wieżę tu ubić, ale nie da rady, bo jest Tombstone. Oj, ładnie ten lock został rzucony. I jeszcze raz próbuje Gandalf. Nie uda się już. Ta princeska, ona nadal stoi od strony Domitora. Broni jeszcze te wszystkie bazy. 10 sekund i chyba już jest przesądzona. Nawet gdyby się udało, to w tym momencie Domitor jeszcze sobie robi przewagę na drugiej wieży. Jeszcze 5 sekund, jeszcze Gandalf walczy do samego końca i mamy w tym momencie 2-1 dla Valhalli. Niestety walki Jasioka z Deusowym z Valhalli nie nagrałem, ponieważ w ogóle nie pokazało nam na czacie tej walki. Ta walka tylko i wyłącznie była przez chwilę, ale na pocieszenie macie tutaj screena i walkę wygrał Jasiok. No i słuchajcie, mamy już wielki finał. Terminator z Valhalli versus Vanti. Spójrzmy, jak im tutaj pójdzie. Jestem naprawdę bardzo ciekawy. Kapitan Vanti zaczyna piecykiem. Terminator postawił eliksir i teraz jest walka o wszystko. Kto ustawi opis? Już tutaj zaczął Terminator Hogiem, żeby zbić ten piecyk. Vanti wyrzucił armię szkieletonów. Zapowiada się naprawdę bardzo ciekawie. I Fireball. Już tutaj Vanti wyrobił przewagę tym Fireballem na początku. Zobaczymy, jak pójdzie dalej. Mają na razie chłopaki po 3 karty odkryte. Potrójna muszkieterka. Terminator. Tak zaczyna całą akcję. Oj, niestety. Fireball poleciał. Lustro ma. Tak, Vanti ma ten deck, którym grał na początku. Kto grał na początku? Yugod z Valhalli. Tak. No i 27 oglądających mamy, jest piecyk, znów Vanti będzie próbował spamować. Elitarne barbarianki, Ice Spirit, no ja coś czuję, że tutaj Vanti chyba wygra tą walkę, ale jeszcze nie mówmy nic. Dart Goblin, oj, tu jest jakiś inny deck. Zobaczymy, co on to będzie miał za deck. Będzie się bronił piecykiem, będzie się bronił armią szkieletonów. Terminator już odkrył wszystkie karty, ma Hog Ridera, ma potrójną muszkieterkę, ma Ice Golema, ma Elite Barbarianki, Ice Spirit, Zap, Pompka, Goblin Barrel, jeszcze jedną kartę musi odkryć Vanti, będzie wszystko wiadomo, co on to ma za deck. Ma jakiś naprawdę szalony deck z tego, co widzę. I jeszcze raz, Goblin Barrel i niestety zostały rzucone na elitarne barbarianki. Zobaczymy, jak teraz się będzie bronić. Tak, lock i teraz poleci armia szkieletonów, ładnie, ale może mieć, czy te elitarne nie doleciały w ogóle, na razie Vanti ma przewagę. Jeszcze Goblin Barrel, ma tutaj zapa Terminator, ale jeden zap nie pomoże na te wszystkie Goblin Barrel.
ponieważ tutaj jest lustro Mavanti. Minionki. Czy one tam jeszcze... Tak, jeszcze jakiś dały tam damage. I wyrzuca muszkieterkę Terminator, ale chyba się nie uda już. 26 sekund, 983 HP na wieży Terminatora. Vanti. Co on tutaj próbuje? Tak, ładnie. I jeszcze raz, armia szkieletonów. No niestety, jeden zap sobie nie poradzi. Goblin Barrel w tym momencie. I... Dotcy wygrywają. Tak. To już jest po prostu kwestia czasu. Jeszcze lock. I jeszcze się będzie bronił Vanti. Przygotuje się na Fireballa. A, się cieszy tutaj chłopak. No i Fireball teraz leci. W tym momencie... Czekajcie, jeszcze chwila. Ten Fire Spirit doleci. Czemu to Vanti nie ładuje? Co on się... Może on chce się... Nie, myślałem, że będzie chciał się jeszcze pobawić chwilę. I jeszcze drugi Fireball na główną wieżę. Dotcy wygrywają. A Valhalla zmienia opis. Bardzo ładne walki. Bardzo polecam obejrzeć sobie wszystkie walki. No naprawdę coś pięknego. Dotcy dzisiaj wygrywają. Zobaczymy następnym razem, kto kogo podejmie. Dzięki Valhalla i Dotcy, że miałem możliwość nagrać te piękne walki, ten piękny sparring. I życzę Wam powodzenia w następnych sparingach. To tyle, cześć, trzymajcie się.